Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o przesadnej niepewności niektórych ateistów, która bywa zgubna. Za przykład podam samego Richarda Dawkinsa, którego jestem głębokim fanem, którego bardzo lubię, ale siłą rzeczy ktoś, kto robi tak wiele, czasem popełnia błędy. No i nie tak dawno jakby sensacją była w środowisku zarówno ludzi wierzących, jak i niewierzących jego debata z biskupem anglikańskim, w której musiał stwierdzić, że nie jest pewien, że Bóg nie istnieje. No i powiem tak, wszystko by było dobrze, gdyby nie fakt, że padło tylko to słowo. A słowo to padło przy biskupie anglikańskim. Wiadomo, że ateizm wynika ze sceptycyzmu, nie jest żadnym dogmatem. Wiemy, my ateiści, że wszystko może być możliwe z jakimś drobnym prawdopodobieństwem, że nie można niczego dogmatycznie wykluczyć na zasadzie niebo nie, niebo tak, jak robią to ludzie wierzący. Dlatego wątpliwości, zostawianie jakichś ułamków procent jest jak najbardziej uczciwe, dlatego niektórzy ateiści nie chcą być nazywani ateistami, tylko raczej agnostykami. Ale trzeba zdawać sobie sprawę z okoliczności i trzeba zdawać sobie sprawę z tego, o czym się mówi. Wiadomo, że nie można w 100% wykluczyć istnienia jakiegoś demiurga, deistycznego Boga, który po prostu stworzył wszechświat i zniknął. Może to być na przykład gracz komputerowy jakiejś bardzo wyrafinowanej cywilizacji, który sobie po prostu gra w jakąś grę pod tytułem Nasz Wszechświat i my jesteśmy pionkami w jego grze. No i w ten sposób rzeczywiście w jakimś sensie byłby Bogiem. No jest to pewna hipoteza, mało prawdopodobna, no ale nie można powiedzieć, że to jest skrajnie niemożliwe. Ale gdy się rozmawia z biskupem anglikańskim, to wiadomo, że nie można tak powiedzieć, moim zdaniem. Bo wiadomo, że przy biskupie anglikańskim trzeba powiedzieć uczciwie, że Bóg chrześcijan na pewno na 100% nie istnieje. Można to powiedzieć z całą pewnością. Bo o ile nie można mieć 100% pewności do deistycznego Boga, o tyle każdy Bóg teistyczny, czy to Allah, czy to Jahwe, czy to Jezus, czy to Shiva, czy to bogini Kali, no, są postaciami, które można z całą pewnością wykluczyć. Dlaczego tak mówię? Otóż chodzi o to, że nie jest to jakby jeden fakt, tak, że jest dana postać. Za tym faktem idą tysiące, jeśli nie miliony, no, setki tysięcy różnych faktów, różnych założeń, które są po pierwsze wewnętrznie niespójne. Wiadomo przecież, że wszystkie religie wyrastały ze starszych religii. Tak? Czyli jak mamy chrześcijaństwo, to odnajdziemy w nim znacznie starsze religie. Mit o zmartwychwstałym Synu Boga wywodzi się w najprostszej linii wówczas z cywilizacji helenistycznych, a można go odszukać również w starożytnym Egipcie, mit Ozyrysa i tak dalej. I wiadomo, że różne rzeczy zostały do kultury żydowskiej zapożyczone z innej kultury, która wówczas była bardzo silnie obecna również w Izraelu, w Judei. No więc to już jest pewna wątpliwość. No jak to jest? Czy Bóg sam z siebie zżynał swoją historię ze dawniejszych bogów, którzy byli nieprawdziwi? No bo chrześcijaństwo nie zakłada, prawda, że Ozyrys był prawdziwy. Chrześcijaństwo zakłada, że Ozyrysa sobie ludzie wymyślili, natomiast Jezusa, który w dużej mierze jest jakby kalką jego historii, być może nie bezpośrednią, tak samo jak Dionizosa i tak dalej, no sobie nie wymyślili według chrześcijaństwa, tak? Więc jak to jest? Opowieść, która powstała po jakiejś opowieści, jest prawdziwa, a opowieść wcześniejsza jest odrzucona jako nieprawdziwa. Oczywiście ludzie wcześniej mieli dziesiątki, tysiące być może bogów, o których nie wspomina historia, bo przecież no, pismo powstało w jakimś określonym momencie. Wiadomo, że nowe religie ścierały w proch stare religie bardzo często, albo się po prostu tak mocno zmieniały, że już nie można ich jakby odtworzyć w swojej wersji pierwotnej. No więc tutaj trzeba założyć, że chrześcijaństwo jest prawdziwe na jakiś tam minimalny procent i mamy tutaj Boga, który zżyna z wymyślonych przez ludzi opowieści, jednocześnie karząc za to, że oni wierzą w opowieści, które on rozpowszechniał, nie wiem w jaki sposób, tak? No to jest pierwsza wątpliwość. No druga wątpliwość, że taki Bóg absolutnie nie jest dobry, tak? No bo wyklucza innych. Tak? Jeśli mówimy, że ktoś jest wszechmogący i dobry, no to na jakiej zasadzie ktoś, kto się urodził w danym regionie geograficznym jest wspaniały, bo ojciec mu powiedział to, co trzeba, a ktoś, kto się urodził w złym regionie geograficznym jest skazany na wieczne potępienie. Prawda? No jakby w tekstach nie znajdziemy wytłumaczenia tego, a w rzeczywistości tak. No i oczywiście mnóstwo sprzeczności wewnętrznych. Tak?
rzeczy, które same sobie przeczą. No na przykład ktoś, kto wierzy w Jezusa, no musi jakoś wierzyć też w to, że daje się złe demony z człowieka wyrzucać do świń, które toną w rzece. Tak, no mamy taką opowieść. Że ptaki nie pracują, czyli biologowie kłamią. Na upartego no trzeba by też być kreacjonistą. Oczywiście niektórzy chrześcijanie, wcale niekoniecznie większość, wymyśliła sobie, że niektóre z tych rzeczy są metaforami. Ale oczywiście najważniejsza rzecz dla nich, no jakby cała przyczyna zamieszania, to o co toczy się gra, główny towar, to jest towar, można tak powiedzieć, czyli życie wieczne nie jest metaforą. Czyli no tacy najbardziej metaforyczni chrześcijanie zakładają, że wszystko może być metaforą, poza tym, że obudzą się po swojej śmierci żywi. To jest dla nich najważniejsze. Nawet sam Jezus może być metaforą. No ale zazwyczaj się nie mówi o takim chrześcijaństwie, zwłaszcza przy biskupie anglikańskim. A tutaj też można się zastanowić, no, na ile prawdopodobna jest nasze zmartwychwstanie po fizycznej śmierci mózgu, prawda? No wiemy, że jak się mózgu szkodzi, to coś się z nami dzieje, tak? To nie jest tak, że po prostu można stracić prawie cały mózg, a dusza nadal jakby rządzi ciałem. Albo jakieś elementy, które są uważane za duchowe, na przykład tworzenie poezji, nie ulegną uszkodzeniu poprzez uszkodzenie mózgu, tak? Czyli dusza, to co było nazywane duszą, nie jest dusza moim zdaniem w żaden sposób, jest związana z mózgiem. No więc, no jak to się wszystko ma do rzeczywistości? I o co chodziło w tym, że się zakładało, że Bóg jest w jakimś tam minimalnym stopniu prawdopodobny, że trzeba być agnostykiem, gdy się to zakładało przy biskupie anglikańskim? To oznacza, że się zakładało, że uszkodzenie mózgu nie powoduje zmian osobowości przy najbardziej metaforycznych chrześcijanach? Czy też zakładało, że można rzeczywiście wygonić złe duchy do świń? Albo że Bóg był fanem opowieści o Ozyrysie i żył jakby według wymyślonych w ten sposób historyjek, jednocześnie będąc wszechmogącym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc moim zdaniem jest to ogromny błąd i nie dziwi mnie to całe zamieszanie, które wzbudziło to niefortunne, no nieprzemyślane w tym momencie wyjątkowo, bo zwykle to jest bardzo przemyślane, stanowisko Dawkinsa przy biskupie anglikańskim. Moim zdaniem w takich wypadkach należy mówić po prostu, że Bóg deistyczny, który nie ingeruje w rzeczywistość, jest jakoś tam minimalnie możliwy. Tak? No bo rzeczywiście to jest coś, czego nie można wykluczyć. Natomiast Bóg Jezus, Bóg Jahwe, są na 100% niemożliwi. To tak jakby stwierdzić, kot jest klamką. Mieć takie zdanie. Czy jest możliwe, że kot jest klamką, a truskawka jest Bogiem, a rzeka płynie do nieba i jest drogą do raju, prawda? I mamy 300 takich różnych faktów. To jest taka metafora moja z kolei, no ale jakby wybrać różne fragmenty Nowego Testamentu czy całej Biblii, to byśmy mieli mnóstwo takich dziwnych stwierdzeń, tak? I musielibyśmy założyć, że one wszystkie razem, choć często są ze sobą sprzeczne, bo czasem się mówi, że truskawka jest słońcem, a czasem się mówi, że jest księżycem na przykład. No więc, że to wszystko razem jest prawdą. To są elementy sprzeczne. To tak jak w matematyce napisać 1 plus większe równa się. Jakieś zdanie w ogóle niezgodne z systemem matematyki. Tak? No tak to jest, jak ktoś po prostu bredzi, pisze 3 po 3, nie rozumie tekstu, który pisze, co myślę, że było jakby standardem przy pisaniu tych świętych ksiąg. No więc tutaj prawdopodobieństwo jest zerowe. No i tutaj chciałbym jeszcze dodać, że ludzie wierzący bardzo często chcą uznać, iż ateizm jest wiarą. Także ja wierzę w Jezusa, ktoś mówi, a ty wierzysz w ateizm. Wierzysz w ewolucję, nie? Jak ktoś jest sprytny, no to stwierdzi, że no ateizm to jest zjawisko, no więc w ewolucję się wierzy. Otóż nie, moim zdaniem ateista jest po prostu sceptykiem. A ludzie wierzący tak naprawdę nie wierzą. Oni po prostu przyjmują, wdrażają w siebie cały zestaw pojęć, w które się nie da wierzyć. To jest po prostu pewien określony bilot. Trzeba to po prostu wdrożyć, powtarzać, mieć w sobie ileś tam haseł ze sobą niespójnych. I w to, moim zdaniem, się po prostu nie da wierzyć. To się po prostu wdrukowuje i zapamiętuje i powtarza. Dlatego nie ma w tym wszystkim wiary, a wątpliwości powinny dotyczyć rzeczy, które w jakimkolwiek sposób spełniają chociażby fundamentalne prawa logiki, spójności.